No a jak tam to twoje ciacho? Masz na myśli Darka? No, boskiego Darka. Proszę cię, nie ma w ogóle o czym mówić. Ale co się stało? Historia skończyła się chyba wcześniej niż w ogóle się zaczęła. No ale coś więcej powiedz. Naprawdę chcesz posłuchać? Tak. No więc facet przyszedł niby punktualnie, ale totalnie nieadekwatnie ubrany. Dżinsy, wymięta koszula. To, co gotowałam 2 godziny, zżarł chyba w ciągu 2 minut. Nie wiem właściwie, czy szybciej żarł, czy szybciej dochodził, bo mam wrażenie, że chrapać to zaczął chyba w trakcie seksu. Czy on w ogóle zauważył, jak ja wyglądam? Że mam sukienkę, fryzurę? A jak tam ten twój prawnik? Tomek? Właśnie. No mam nadzieję, że go w końcu spławiłaś. No wiem, że miałam go spławić, ale... No zabrał mnie na romantyczną kolację do restauracji, no i... Wiesz, no gadka szmatka, jakoś tak się nam to wszystko zaczęło kleić. No potem poszliśmy na taki długi spacer, zrobiło się zimno, więc dał mi swój płaszcz, bo ja miałam tylko ten taki płaszczyk z Ikea. A potem to już poszliśmy do niego. Na... Ty małpo! No i było wino, były świeczki. A potem to już była najdłuższa i najlepsza gra wstępna, a potem najlepszy seks w moim życiu. Naprawdę, myśmy się bzykali jak króliki. A potem się wtuliliśmy w siebie i przegadaliśmy całą noc. Ale ja naprawdę myślę, że coś tego może być. Ja myślę, że to może być ten jedyny. Ja w ogóle nie wiem, jak ja mogłam chcieć go spławić. Tak, wczoraj ta akcja. Zaliczyłeś? No, niby tak. Ale z jakim bólem, stary, ty nie uwierzysz. Przychodzę do domu po robocie. Prądu nie ma. Dzwonię do Magdy, że jednak spotkamy się na mieście. Wpiliśmy do jakiejś pierwszej, lepszej knajpy, bo trochę zimno się zrobiło. No i słuchaj. Klimat jak w brazylijskiej telenoweli. Cały czas gęba jej się nie zamykała. Cały czas. Dziwne, że wcześniej nie była taka rozmowna. Wzięła jakąś sałatkę. Zresztą wiesz, jak to jest. W domu opychają się pączkami, a na randkach dieta. W każdym razie na taksy nie starczyło. Portfel mi opróżniło totalnie. Więc wracamy z buta do domu. Piździała się zrobiła straszna. I ta do mnie z tekstem, że jej zimno. No więc co miałem zrobić? No daj mi płaszcz. Dobra, ale zaliczyłeś czy nie? No czekaj, no. Przyszliśmy w końcu do mnie. Prądu dalej nie ma, więc zapaliłem świeczki. W lodówce miałem tylko winiacza. Ja... głodny. Pół godziny nie mógł mi stanąć. A kolejną godzinę męczyłem się, żeby w ogóle skończyć. Czaisz to? Chciałem zasnąć, ale ona od północy zaczęła nawijać. No co miałem zrobić, no? No masakra, no. No. No a jak tam wczoraj to twoja Ala? No, stary, zajebiście. Przychodzę, tam stół nakryty, żarcie. Stary, ale jakie żarcie? Gastelerowi jeszcze pieniędzy. No mówię, wiesz, od słowa do słowa, bach, szybka, cia. Stary, dawno tak nie poruchałem, naprawdę. No, potem się zrobiło trochę tam nudno i no, poszedłem spać. No. Ciekawe, co ugotuję następnym razem. Piwko. No. Proszę bardzo. Dzięki.